Proszę Państwa, może zaczniemy od cytatu z Biblii. Zwiastuję Wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Takie słowa skierował anioł do pasterzy w noc Bożego Narodzenia. Słowa te skierowane są również do nas wszystkich. Niech więc radość płynąca z narodzenia Pana będzie udziałem całego świata, naszego polskiego narodu, naszej rodziny, wszystkich naszych krewnych, znajomych, przyjaciół. Wszystkich ogarniamy dzisiaj myślą i sercem i prosimy Pana, by napełnił ich radością i pokojem. Proszę Państwa, na zbliżające się święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny rok zaś niech będzie czasem pokoju i realizacji osobistych naszych zamierzeń. Bądźmy dumni z naszych dzieci i może zapraszamy teraz wszystkich Państwa do wspólnej modlitwy. Zmówimy Ojcze Nasz i zapraszamy do oglądania naszych pocisk. Nie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbawię. Nie mówię molitwa, płacz duszami, mąkami za dzieci. To znaczy, że już święta, że już blisko będą, że Mikołaj świecie do dzieci. Lecz kolędna, kolędna, że Mikołaj przyjedzie. Cieszymy, że jesteśmy razem.
Urzędowanie. Przy wigilijnym stole. Kto? Syn. Bole. Wzajemny. Wzajemny. Zwierzyności. Miłości i pokoje. Symbol świąt Bożego Narodzenia należy.
Choinka symbolizuje nadzieję życia wiecznego. Nie,
zdrowy, wesoły świąt i do siego roku. Ty umiesz, widzisz. Pytałem się lekarza.